Piłkarze Nomekaliu są bardzo zadowoleni z awansu do drugiej rundy eliminacji Ligi Europejskiej. Zdają sobie sprawę, że nie są faworytami dwumeczu z Lechem Poznań. Kapitan estońskiej drużyny wie niewiele na temat Lecha, ale jednocześnie nie ma żadnych wątpliwości co do siły naszej drużyny. Wiem, że Lech to jeden z najlepszych zespołów w polskiej lidze. A wasza liga jest całkiem silna, patrząc na całą Europę. Lech to zespół grający na poziomie fazy grupowej Ligi Europejskiej. Gra agresywnie i bardzo dobrze technicznie w ataku. Macie silnego fińskiego zawodnika. Pozostali też prezentują się nieźle, są dobrze wyszkoleni technicznie. Prezentują wysoki poziom. Zespół Nomekaliu przystąpi do meczu z Lechem Poznań osłabiony brakiem swojego czołowego napastnika, reprezentanta Estonii Tarmo Nemelo. Włodarze klubu szybko zareagowali na stratę i ściągnęli doświadczonego Brazylijczyka Felipe Nunesa. Trener Nome ma również kłopot z obsadą prawej obrony, bo na uraz narzeka również Tion Sisow. Mimo problemów kadrowych piłkarze z Estonii mają swój pomysł na ogranie kolejorza. Try to make as least mistakes as possible, and so I think... Postaramy się popełnić jak najmniej błędów. Jeżeli zagramy dobrze w obronie, jak zgrany zespół, nie będzie łatwo nas pokonać. Dodajmy, że Nomekaliu w przeciwieństwie do Lecha jest w trakcie sezonu. W tabeli estońskiej Meistriligi zajmuje obecnie trzecie miejsce.